wyprawa. Wyprawa jakich wiele. Idziesz na rybkę, chcesz złapać małą, może średnią. Ale czasem jest ta większa. Zostawmy na razie tą większą. Do niej wrócimy. To wyprawa moja, Stanisława, z moją znajomą Justyną. Na jezioro Miedziane. Pogoda generalnie była dobra, choć czasami lekko padało. A mieliśmy namiot, mieliśmy parasol, mieliśmy również czapki i mieliśmy sporo butelek z napojami, które stwierdziliśmy, że nas rozgrzeją. Byliśmy dobrej myśli i mówiliśmy sobie nawzajem. Jak nie ty złapiesz, to ja złapię. No i tak było. Trzeba było się dobrze przygotować, dobrze zjeść, dobrze się ogrzać, namiot dobrze rozbić, przy ognisku posiedzieć, zjeść kiełbasę. Sęk tym, że Justyna jednak nie bardzo chciała sama pitrasić. Musiałem sam wszystko robić. Zrobiłem se ziemniaki. Może to niewiele, ale jakie dobre. Wyprawy z Justyną są czasem ciekawe, dlatego że umawiamy się na jedno, a wychodzi drugie. I tym razem było podobnie. Ona leżała w namiocie i puszczała bąki. Czasami nie dawało się wejść, a ja musiałem gotować, łowić ryby i walczyć. To ta walka, która była na początku. Ja jestem Stanisław, a to jest rybka. Tylko pytanie teraz jest jakie? Chciałem inną. Kołowrotek to węga rozmiar 6000. Rozmiar 6000 to była bitwa, jak ten akwen wyszedł. Wielu nie mogło tego zrozumieć, szczególnie właściciele kalibr. Nie do końca. Ja znam nawet takiego, mówię na jego srata tata. Nawet ma pieniądze, bo siłą rzeczy już wyłowił stojąco od miejsca do miejsca, które bierze w internecie. Ale i tak ten rozmiar 6000. Srata tata ma z tym problem. Dlaczego? Bo tym samym systemem działa. I tu jest pewien problem. Pamiętajcie o tym, rozmiar 6000 kołowrotki. Jak chcesz miedziane, musisz mieć. Czy musi być to węga rozmiar 6000? Nie, nie musi być. Ale ja właśnie ci pokazuję, jak wygląda też na walka na wędze 6000. To wcale nie jest trofka. To jest pewien gatunek karpia, który jest dużo, dużo, dużo silniejszy. Pamiętajmy o tym. Ryba rybie nierówna, tak jak Justyna. Jedna chciałaby być taka sprytna jak i ona. To ona poznała Stanisława. Ale ja nie jestem tak do końca pewny, czy to dobry związek. Fakt, super dziewczyna, ale czasami strasznie leniwa. Trzeba tylko wybrać swoją drogę. Czy piker, czy wędka gruntowa. Fider. Musisz się zastanowić, ale powiedzą nad czym? Nad sensem życia. Czy to, czy tamto. To podobnie jak w sklepie nocnym całodobowym. Czy kupić to, czy to. To szybciej położy, a to wolniej. A na końcu można zjeść loda. Jeżeli będziesz miał siłę. Prawdę mówiąc, trzeba się dobrze nad tym zastanowić. Wytrzymałość jest bardzo podobna, ale wyrzut się różni. I co? Czy tutaj ten wyrzut na wędce piker, który jest do 45... Najlepszy ma chyba, znaczy nie najlepszy, ale wyrzut największy do 55. Czy ja tu wyrzucę daleko? Nawet na ponad 40 metrów. Tylko trzeba dać odpowiedni ciężarek. Srata tata i inni często gęsto nie mogą niestety tego przełknąć i trzeba to zostawić. Co w takim razie robić? Myśl. Może nie jak MacGyver. Chociaż MacGyver też dobrze myślał. W każdym razie, to ty musisz wymyśleć, czy tak, czy owak. A teraz pytanie, co to za karp? Dyńki. To silna ryba. I ona nie jest trofą i naprawdę jest silna. Jaka wytrzymałość węgi? 22,6 chyba.
była lekko uszkodzona, 0,4. Czy ten dynki go uszkodził? Do 0,6. A co jak będzie 40-45? No, trzeba będzie zaciskać, trzeba będzie za nim biegać, ale z tymi zaciskami to też należy uważać. Trzeba sprawdzać dokładnie, czy przypon, czy wędka, czy wszystko, jak to wygląda. Bo wystarczy tylko trochę wędkę mocniej uszkodzić. I to ona będzie najsłabszym ogniwem. I to ona pierdyknie ci. Jezioro Miedziane zdobyło bardzo dużo fanów po prawie pół roku już swojej obecności i nawet Justyna, która na początku nie była dobrze przekonana, po kilku wędrówkach ze mną, ze Stanisławem, powiedziała, że czasami jest w stanie nawet mi zrobić zupę ogórkową za to, że ją tu biorę. No tak, tylko że ja później ze sracza nie wstaję po tej zupie. To już inna historia. To silny karp. Złowiłem już większego, wcześniej 24,5 kg. Jest z nim zabawa. Jeżeli nam weźmie na węgę, nie ma żadnego problemu i go wyjmiemy, ale szarpnąć szarpnie. Jeżeli go wyjmiemy na Ewie, też nie będzie żadnego problemu. Wyjmiemy go, bo to jeden z lepszych kołowrotków w tak rozsądnej cenie. Około 6 tysięcy złotych. A jest dobry. Ma dużą szpulę. Ma dużą moc. Tak jak Justyna i tak jak ten karp. To są ryby fajne, prawdę mówiąc, ale niestety one są bardzo duże, czyli trzeba mieć dużo, dużo, dużo większego, aby była większa gotówka. Ale nawet taki lustrzeń dynki frajdę daje. Hol nie był jakiś długi, bo to tam jednak kilka, 3-4 minuty, czy tam około 5, no ale trzeba było w zasadzie być czujnym. Ryba niby nie jest taka duża, a jednak szarpnie. Ostatnio złowiłem, pamiętam, jesiotra na aktubie 24,5 kg i w ogóle nie było żadnego problemu. I to na słabszy kołowrotek rozmiar 6000. No ale nic. Zagrzejmy plecy, sprawdźmy co u Justyny i działamy dalej. Te miejsce jest rewelacyjne. Jest cisza, spokój, nie ma ludzi, jest ognisko, jest namiot. Justyna w namiocie leży, no fakt, puszcza dalej bąki. Czyli co? No normalnie, pierdzi. Ja siedzę przy ognisku i czasem gotuję. Czasem gotowałem tylko ziemniaki, a czasem gotowałem rybę z ziemniakami. I z cebulką. Generalnie mieliśmy jedzenia sporo i ta wyprawa była bardzo naprawdę udana. Ale zacznijmy od tego, w którym miejscu ja stoję. To jest takie miejsce dosyć znane. Ale też ciekawe. Można łowić na 10, a można łowić na 16, a można łowić i na 17. A w namiocie Justyna ciągle pierdzi. Pierdzenie takie czy owakie to już też inna historia. Każdy człowiek kiedyś musi być zagazowany, musi... Tak, sęk w tym, że Justyna zawsze wtedy, kiedy nie trzeba. Ale życie jest takie. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Jaką rybę złapisz? Siedząc przy ognisku, jadąc kiełbasę, wracając pod wędki, siadasz na fotel i zastanawiasz się, może dzisiaj kolor 25-30 kg. Tak, i w tym miejscu kolory są. I to wpadają trofki. Mi się nie udało złapać i testowałem różne miejsca. I właśnie ten klip 10 i klip 17. Coś bierze, czasami więcej, czasami mniej, ale generalnie miejsca takie stonowane, bym powiedział, są tutaj. Ale łapię dużo C2, łapię dużo jakichś kolorów. Nie łapałem jakichś dużych kolorów, takich, żeby były ogromne, ale łapałem. Mój znajomy stał w tym samym miejscu, łapał większe, 6-8 kg. To też zależy od tego, ile czasu już łowisz. Niektórzy przełowią i trzeba trochę poczekać. A czasami jest fart taki albo owaki. Generalnie kolor siedzi, czyli można złapać i tego właśnie takiego bardzo oczekiwanego jakiegoś, który bardzo rzadko się łapie, jest cholernie cenny. No a można złapać takiego podstawowego, czyli biało-czerwonego, ale to też zupełnie inna gotówka. No i C2. Siedzi tu i też siedzi ogromny.
klip 10-17 i tak trzeba tutaj mniej więcej sprawdzać, ale równie dobrze może być też trochę więcej, a równie dobrze może być trochę mniej. Na razie ciągle, jak spojrzycie na datę filmu, to w tym okresie ciągle ryba lubi halibuta. Co będzie robiła za jakiś czas? Tego nawet Justyna nie wie. Oprócz tego faktem udało mi się złapać tutaj jakieś trofki. Niewiele, bo tylko dwie. I to podstawowy, karaś, ale zawsze. No i do tego F1. A to już bardzo fajna rybka. Zresztą w ogóle moim zdaniem na Jeziorze Miedzianym F1 to jedna z najlepszych rybek. I tutaj dlaczego? Sratatata nie będzie wiedział. Pingwin też nie będzie wiedział. Bo nie łowią. Dlatego, że jest go w miarę dużo i jest dobrze płatny. Żaden sprzęt nie pada. No, ale tutaj i tak musisz mieć mocny sprzęt. Dlaczego? Dlatego, że może wziąć większa ryba. I wtedy nic ci nie zostanie. Tylko w wodzie szukać jakich chrabąszczów. Można złapać czasem coś ciekawego. Tak, tylko tyle, że żeby złapać takiego chrabąszcza, to czasem trzeba się nakopać. Na tym, co ci z kopania chrabąszczy, jak nie będziesz miał wędek, bo ci pękły. Kup se nowe, no ale trzeba mieć pieniądze. Tak, trzeba zarabiać. Z miejsca już z Justyną żeśmy wyjechali, ale ciągle myślę o tym, żeby tam jeszcze wpaść, dlatego że karp ciągle tam siedzi. Nie sądzę, żeby złapał jakoś dużo F1, chociaż z tego, co słyszałem, to siedzi również rara. Zapytają się, jak gdzie ty słyszałeś? A jak se odpalicie, co trzeba, to wszystko będziecie słyszeć. No tak. No to po co sratatata? Po to, żeby pingwina pozdrowić, jak tańczył we mgle. Jest ryba, można złapać dużą. Teraz jak kombinować z kulkami? No trzeba trochę kombinować, ale prawdę mówiąc, z tego co do tej pory się poznało ten akwen, to tutaj duża kula nie za bardzo. Można kombinować, ale nie za bardzo ogromna, duża, największa kulka i nie za bardzo duży, największy haczyk. Oczywiście wszystko może wziąć, ale długo trzeba czekać. Tutaj haki generalnie nie za duże, kulki nie za duże. To jest taki staw. Gdzieś. Prawdę mówiąc, nie do końca wiem, gdzie trafiłem. Bo mnie przywieźli. Lustra pospolite też bywają. Nie jest to jakoś często, ale potrafią się zdarzyć. Nawet takie większe 10, 12, 15 kg, chyba największy 16, jaki mi wpadł wczoraj na pobycie razem z Justyną tutaj na tym miejscu. Znajomy też mówił, że coś łapał z pospolitych i lustrzeni, ale nie jest to chyba jakaś taka ilość gigantycznie duża. Coś wpada, to wpada. F1 wpadają też w jakimś stopniu, ale też tu chyba tak często aż dużo nie ma, chociaż bywają takie fale. No i kolory. Kolory właśnie generalnie, ja bym powiedział, że wszystkie, chociaż chyba ten pomarańczowy, biało-czerwony, chyba najwięcej. Trzeba by trochę więcej posiedzieć, popytać się też, jak inni tutaj łapali. Ale jest kolor, a pamiętajmy o tym, że kolorów wcale nie musi być wiele, kiedy twój portfel będzie rósł. A kiedy rośnie twój portfel, to Justyna nawet zrobi ci bigos. Tu, czy dzień, czy noc, ryba siedzi. Tu, czy dzień, czy noc, to chce się siedzieć. A przy ognisku, jak w wakacje, kiełbasę usmażysz, wędka gdzieś za rogiem, Justyna w namiocie, po południu pływanie, wieczorem chlanie i rano znowu rybka. Jak wakacje, ze 20 lat temu.
Jest sporo brań takich bardzo, bardzo delikatnych. Trzeba być cierpliwym. Nigdy za szybko wędki nie podnosić. Sam kilka razy się nadziałem, mimo tego, że na tym stojaku w prawej już w miarę mam. Jest to stojak oczywiście podstawowy i trzeba będzie go za jakiś czas zmienić, ale to obojętnie, czy on podstawowy, czy nie. Trzeba się nie śpieszyć, trzeba czekać. Bo można po prostu spartolić. Przeważnie kilo do 2 TF1. Oczywiście czasem walnie coś powyżej 2, ale tak przewaga 1 do 2. Ale to i tak jest dobry szmal. To ryba, która oprócz tego, że jest piękna, to za nią płacą jak za złoto. A wyprawy na ryby to jednak drogie inwestycje i trzeba zarabiać. Wioska. W wiosce zawsze jest cicho, bo to prawdę mówiąc niewielka wioska, ale jest sklep wędkarski, w którym można kupić różne rzeczy. Jest tutaj trochę drożej niż w wielu sklepach, dlatego że to jest bardzo, bardzo daleko i towar dojeżdża niestety wieloma środkami transportu, przez co jest droższy, ale warto czasami zajrzeć, jak się nudzimy na przykład, i zerknąć na haczyki. Trzeba kupywać trochę haczyków, ja również mam pewne braki w haczykach i muszę sobie różne pouzupełniać. Haczyki muszą być zawsze sprawne technicznie i jak już łowimy bardzo, bardzo długo, to lepiej zerknąć na niego, czy przypadkiem na przykład mu trzonek nie odpadł. Generalnie chodzi o to, że trzeba mieć wybór tych haczyków w plecaku dosyć spory. No ale co zrobić, kiedy gracz się uczy i dopiero pierwszy raz na ryby chce jechać? Haczyki są drogie, trzeba kupywać z rozsądkiem, z rozwagą. Nie tylko Yeti, nie tylko Sratatata, ale jak na rybach łowisz, to podobnie i dobierz. Bo tu jest w zasadzie tak samo. Niektóre haczyki oczywiście są specyficzne do jakiejś metody. Te informacje trzeba czytać. One pomagają, one uczą i one pomogą ci znaleźć rybkę w wodzie. Nawet takiej dużej. Dobry haczyk, dobra przynęta jest branie. Dobra przynęta, zły haczyk, to nawet Justyna na ciebie nie będzie patrzeć, bo ryby nie złapisz. Karaś, jak to karaś, prawdę mówiąc, czasami trofki się nie uda złapać, no bo karp to już jest tak trudno, ale karaś to karaś i często gęsto wpada, no i trofa leci. No i do tego TF1, ale na razie trochę zmarzłem. Justyna gotować jednak na tej wyprawie nie chciała, dlatego musiałem robić to sam. No to biłem ziemniaki, robiłem rybkę z ziemniakami i jadłem. Czy dawałem Justynie? Dawałem, bo ona jednak... No Justyna to jest Justyna. To jest dobra dziewczyna. Rybka z ziemniakami, z cebulką na wyprawie, w pięknym miejscu nad jeziorem. Grill. Koledzy, koleżanki. 20 lat temu. Czasami o poranku. Ręce odmawiały posłuszeństwa. Tak się mocno trzęsły. Ale dochodziliśmy do siebie i wracaliśmy do domu. Żeby dojść do siebie i jechać dalej. Takie miejscówki całkiem poważnie 20-30 lat temu odwiedzałem i balowałem. Dochodziłem do siebie sporo, długo, dosyć szybko byłem wytrzymały i z powrotem jechałem z Justynami. To też, jakbym zapał takiego kolora przy Justynie, to też byśmy balowali jeszcze bardziej, ale to już nocna historia. To taki kolor właśnie, który najczęściej bym powiedział, że brał. Można zapać dużo większe, bo brały. Tutaj faktycznie brały takie dużo, dużo większe. Mi się nie udało C2. To tak, coś mi się udawało większe, ale te kolory takie, no to nie za bardzo. Ale kolor to kolor. Nawet jak bierze taki 2,5-3 kg, to serce, można powiedzieć, że rośnie.
C2, C4. Chociaż C4 jest niebezpieczny. F1, trofa. Jest git. Dziś wakacje mogę sobie zrobić, kiedy mi się chce. Ale to nie są te same wakacje, co 30 lat temu z kolegami, z koleżankami, gdy byliśmy cholernie młodzi. Fakt, balety były takie, że dochodziło się do siebie czasami przez długi okres. Ciągle myślę, że to były najlepsze czasy. Jakie zajebiste. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Wakacje się skończyły i wielu z młodych ludzi powracało do chaty. Trzeba będzie czekać kolejny rok. Ale jak jest możliwość, to te 2 miesiące. Grasu, ile fabryka dała, bo powtórki nie będzie. Później będzie rodzina, dzieci. I w takim namiocie będzie leżała żona. Czasami będzie miała 150 albo 200 kg. Do następnego.